prezentacji to argumentacja i retoryka w wystąpieniach publicznych. Bartosz Liberski, bardzo proszę, gorące brawa za niego. Dlatego też nie prowadzę warsztatu z dykcji ani z emisji głosem, gdyż dla mnie pewnie też by to był problem. Okej, to będę mówił trochę głośniej. To TLI jest pod znakiem Gwiezdnych Wojen i nie wiem, dlaczego ten wątek jest w ogóle jakby nieeksplorowany, więc zacznę w ten sposób. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce był sobie mówca. To, co trzeba wiedzieć o sytuacji mówcy, to to, że ta jego galaktyka jest zupełnie odległa od galaktyki, która się nazywa Toastmasters. Pewnie jesteście świadomi tego, choć nie wszyscy macie okazję doświadczać tego na co dzień, że istnieje życie mówcy poza Toastmasters. Niektórzy z was przemawiają tylko i wyłącznie w klubach i przed publicznością toastmasterową. Inni z was mają możliwość również przemawiania poza klubami. I doświadczenia i z tej jednej galaktyki, i z drugiej zainspirowały mnie właśnie do tego, żeby ułożyć ten warsztat. Jakież to doświadczenia? Najpierw zacznę od tych doświadczeń z Toastmasters. Zauważyłem takie zjawisko, i to nie tylko w swoim klubie, ale podróżując zawodowo po całej Polsce, odwiedzam gościnnie inne kluby. Zjawisko w postaci notorycznego pomijania założenia jednego z dosyć ważnych projektów. Projektu numer 3 z podręcznika kompetentnego mówcy. Dotyczy on czego? Celu, tak jest. Projekt numer 3 z reguły polega, znaczy jest realizowany w ten sposób, że owszem, cel jest, przemówienie się udaje, jest dobry feedback, a od projektu 4 jedynym celem najczęściej jest co? Zaliczenie projektu. Tak. Projekt dotyczący celu nie bez powodu jest na samym początku ścieżki Toastmasters. Będę mówił o tym między innymi, co cel daje i co jakie są konsekwencje tego, że tego celu nie ma. Konkrety później. Drugie doświadczenie dotyczy gorących pytań. Jakie jest założenie gorących pytań? Może inaczej, czemu mają one służyć? Nauka improwizacji. Czego jeszcze? Sensownego przemawiania w nieprzewidzianych sytuacjach. Tak jest. Okej. A jakie są sytuacje takie życiowe, kiedy możemy być poproszeni o wygłoszenie improwizowanego przemówienia? Wesele. Okej, toast. Jeszcze raz. Zebranie, tak jest. Jakie jeszcze? Reporter z mikrofonem. Tak, jakie jeszcze? Klient zadaje jakieś dziwne pytanie. Tak jest. Mhm. Jakie jeszcze? Strajk. Tak, pewnie. Wytłumaczenie na przykład w rodzinie. Mhm. Tak jest. Okej. W każdym razie, poza sporadycznymi i naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, najczęściej jesteśmy proszeni o przekazanie informacji, o wyrażenie opinii, podanie jakichś tam przykładów, opowiedzenie historii, która wspiera nasze stanowisko. Przykładowo, mamy wystąpienie przygotowane, zaplanowane, a potem jest sesja pytań od publiczności. I wtedy jesteśmy proszeni na przykład o takie rzeczy. Tymczasem konkursy gorących pytań bardzo często jest to prześciganie się w takiej szalonej kreatywności. Takiej szalonej kreatywności, która nie prowadzi do celu takiego, żebyśmy rzeczywiście potrafili lepiej przemawiać. Jak obserwuję niekiedy konkursy gorących pytań, to się głowię, dlaczego padają takie pytania typu wciel się w szalonego poskramiacza węży i przekonaj węża, żeby zaklaskał uszami. Tego typu absurdalne polecenia naprawdę padają. I to, że nie potrafimy często wykorzystać potencjału gorących pytań, czyli nie potrafimy przekazać informacji, nie potrafimy przekazywać opinii, dało się we znaki mnie i moim koleżankom i kolegom z Lublina, kiedy zorganizowaliśmy sobie sesję debat oksfordzkich. Okazuje się, że wyrażanie opinii, argumentowanie to wcale nie jest taka prosta sprawa, mimo tego, że braliśmy wielokrotnie udział w gorących pytaniach. Kolokwialnie mówiąc, wyrażanie opinii, przekazywanie informacji, argumentowanie leżało i kwiczało. Mimo tego, że debata nie była zupełnie, nie składała się z gorących pytań, dlatego że mieliśmy jakiś tam czas na przygotowanie się, nałożenie swojego wystąpienia. Leżało i kwiczało. I dlatego dzisiaj chciałbym zaproponować wam takie trzy moduły. Po pierwsze, powiedzieć, jaka jest rola celu i tezy. I taki mała uwaga. Na użytek tego warsztatu będę
zamiennie używał właśnie pojęcia cel i teza. Nie jest to wykład akademicki i możemy sobie tutaj pewną rzecz uprościć. Tak naprawdę można postawić między tymi dwoma pojęciami znak równości. Bo jeżeli mój cel jest na przykład przekonać do jakiegoś stanowiska, to tezą będzie właśnie moje to stanowisko. Więc cel i teza będę używał tego zamiennie. Potem podam wam dwie propozycje, jak można wyrażać swoją opinię, między innymi odpowiadać na gorące pytania. To jest taki niedobór, którego często nie mamy w klubach propozycji, jak można ułożyć sensownie swoją wypowiedź. Jedna propozycja będzie się składała ze struktury, druga propozycja będzie bez struktury, ale z pomysłem. I na koniec typowe budowanie argumentacji, zarówno jak powinniśmy to robić, oraz jak tego nie robić, czyli jakich błędów unikać. I co bym chciał, żebyście, jakie korzyści z tego odnieśli? Mam nadzieję, że wam się to przyda. I przede wszystkim, ja mam przynajmniej takie założenie, że wychodząc na scenę, chcemy coś osiągnąć. Chcemy skutecznie przekazać informacje, przekonać, skłonić do podjęcia jakiejś decyzji, wywołać jakiś stan emocjonalny. Mamy jakiś cel, więc myślę, że po tym warsztacie i po zastosowaniu niektórych wskazówek na pewno będziecie bardziej skuteczni. Jeżeli będziecie mieli dobrze przemówienie zaplanowane, a tak naprawdę cały ten warsztat i te wszystkie wskazówki będą dotyczyły w dużej mierze planowania, czyli właśnie cel, czyli ten nasz taki fundament, punkt wyjścia, ułożenie struktury i wypełnienie tej struktury, na pewno będziecie odebrani jako bardziej profesjonalnie, bardziej merytorycznie, czyli plus do swojego wizerunku. To, o czym mówiłem, chciałem wam zaproponować taki pomysł na strukturę, jak odpowiadać na gorące pytania. Ten wpleść czy wyrzucić? Wpleść, ok. Badania wyrzucić. Badania wyrzucić, ok. Dlaczego? Bo jak to jest, oceniamy bardziej pozytywnie. Ok. Dlaczego mamy strach zostawić? Zostawić, ok. Taka propozycja się pojawia. Nie, można zostawić wszystkie albo wszystkie wyrzucić, znaczy w sensie może dowolne trzy wybrać i ze wszystkich trzech można zbudować dobre przemówienie. Dokładnie, dlatego tutaj nie ma jedynej dobrej odpowiedzi, ale na pewno pokażę wam, jak ja to zrobiłem, co wykreśliłem, co zostawiłem. To mnie doprowadziło do mojego celu. Tamte punkty, one na pewno coś by nowego wniosły, coś wartościowego by wniosły do tematu, ale rzadko kiedy mamy możliwość wyczerpać temat. Musimy niestety treść selekcjonować. Nie mamy takiego komfortu, żeby mówić o wszystkim. Przykład drugi, znowu ze szkolenia. Był sobie to menedżer, oto menedżer, który raz na jakiś czas musi przekazać swoim pracownikom pewne dane na temat sytuacji firmy, na temat sytuacji w branży, żeby po prostu wiedzieli, jaka jest sytuacja firmy, jaka jest sytuacja branży. Ot, taki zwykły obowiązek menedżerski. I dostał taki pakiet do przekazania. Tam zawierały się różne informacje, bardzo dużo danych liczbowych. Zapisałem to bardzo ogólnikowo. I waszym zdaniem, co można by było wyrzucić, gdyż znowu założenie jest takie, że jak im poda wszystkie informacje, to guzik z tego zapamiętają. Więc musi się skupić na najważniejszych. Propozycje. Wykreślić wszystko? Ja bym zrobił tak na czwórkę i to powiązała trochę z jakie są cele zostawić, to... Ja już to zależy. Okej. Grupy pracowników mówię. Zostawić cztery... Mówię o tym myślenie. No właśnie, więc w takim razie, bo tutaj mamy cel informacyjny, więc rzeczywiście pole do popisu jest duże i do kombinowania tymi punktami, myślami. Ale załóżmy, że nam się zmienia cel. Menedżer chce zmotywować swoich pracowników do tego, żeby pracowali intensywniej. Powiedzmy, że konkurencja mocno naciska albo sytuacja w branży się gdzieś tam załamuje i chce ich zmotywować, zmobilizować do wytężonej pracy. Czym się może posłużyć? Cele. Ok, więc 3, 4, 6. Ok. I tu znowu nie ma jedynej dobrej odpowiedzi, ale już sami widzicie, że zakres tych informacji będzie się zmieniał w zależności od tego, jaki mamy cel. Dobra, to jeszcze jedno ćwiczenie. Na przykład wymyśliłem sobie, że fajnie by było porozmawiać powiedzieć swojej publiczności o komunikacji miejskiej, o podróżowaniu komunikacją miejską. Jakie potencjalnie mogę mieć cele? Wymyślcie kilka celów.
samych warto jeździć komunikacją miejską. Na przykład. Cel ze względu na ochronę środowiska. Tak, okej, okay, super. Jakie jeszcze? Powiedzieć o zasadach savoir-vivre w komunikacji, żeby podróżowanie było przyjemne. Świetnie. Jakie jeszcze? Świetnie, świetnie. Jak sobie radzić z autobusowymi MP3-karzami? Dlaczego warto nie kasować bilety? Dlaczego warto nie jeździć autobusem? Na przykład. Tych celów może być bardzo dużo, ale jeżeli mamy właśnie taką myśl, że podzielę się swoimi wnioskami, swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej, to muszę sobie obrać cel, żeby to nie było gadanie ogólnie o komunikacji miejskiej, bo wywrzecie takie wrażenie, że sobie pogadaliście i nic z tego nie wynikło. Mam teraz takie brutalne pytanie. Kto wczoraj był na konkursie gorących pytań? Ręka w górę. Która z tych osób byłaby w stanie powiedzieć, przytoczyć jednym zdaniem albo głównymi hasłami sens wypowiedzi wszystkich uczestników? Ręka w górę. Wszystkich pięciu. Dwie osoby zgłosiły się. Tak, o gorących pytaniach. A kto byłby w stanie wskazać co najmniej jedno podsumowanie mowy? Już jest trochę lepiej. A to pokazuje, że jednak rozumienie tego, co mówca miał na myśli, może niestety szwankować, jeżeli nie mamy celu. W Toastmasters jest taka specyficzna rzecz. Gorące pytania same w sobie to jest tak naprawdę jedyna taka konstrukcja, która nie musi mieć celu. Ale to nie znaczy, że przemówienia improwizowane nie mają mieć celu, tylko gorące pytania, dlatego że założenie jest takie, że uczymy się tam rzeczywiście improwizować, przemawiać w sposób niezaplanowany i niech to będzie celem nadrzędnym, już bez skupiania się na celu, żeby nie komplikować sprawy. I tylko dlatego. Ale ogólnie również wystąpienia improwizowane powinny mieć cel. Dobra, no to w takim razie jak to można zrobić? Załóżmy, że dostaliśmy pytanie takie. Czy warto twoim zdaniem robić postanowienia noworoczne? I co teraz? Jak to można wypełnić? Na przykład jakimiś argumentami. Powiedzmy, że mam tezę. Tak, warto, albo teza nie, nie warto. I mam na to, powiedzmy, dwa lub trzy argumenty. Ja tutaj na użytek akurat tego case'u wybrałem dwa. Jest moja teza, nie warto. I to jest moje osobiste zdanie. I mam na to takie argumenty. Jest ich dwa. I teraz ta propozycja to jest rozwinięcie w czterech krokach każdego z tych argumentów. Wyraź, czyli powiedz, jaki jest ten argument. Wytłumacz, co tak naprawdę to hasło oznacza. Za chwilę będzie przykład. Udowodnij. Udowodnij nie w sensie naukowym, tylko udowodnij, podaj wszystkie informacje, wszystkie dane, wszystkie okoliczności, które uzasadniają twój argument. I podsumuj. I tak, mamy argument pierwszy. Niewiele osób, moim zdaniem, jest w stanie wytrwać w postanowieniu noworocznym. Wyraź. No i zaczynamy właśnie od tego, że moim zdaniem niewiele osób jest w stanie wytrwać. Wytłumacz, co masz tutaj na myśli. Jak widać na załączonym obrazku. Udowodnij, więc tutaj już musimy się wdać w trochę głębiej w temat. I podsumowanie. Może się czepiam, ale moim zdaniem jednak brakuje ewentualnie jednej rzeczy, czyli odniesienia do głównej tezy. Bo wszystko jest ok, tylko w zasadzie to moim zdaniem nie wskazuje na to, że nie warto. No bo tam, jeżeli niewiele osób, to jednak jakieś osoby wytrwają. Więc ja bym jeszcze brakuje gwoździa jakby, że... Może to jest kwestia tak naprawdę słownictwa, tak, że chociaż inaczej, powołanie się na badania, które wykazują, że niecałe 10, w porywach do kilkunastu procent osób realizuje te cele, to chyba jednak przemawia za tą tezą. Domyślam się, że twoja teza, i chyba się nie zgadzam, jest taka, że jeżeli coś postanawiamy, a potem tego nie zrobimy, to jest nam przykro, demotywuje nas, to zniechęca do dalszych działań, ale wydaje mi się, że to powinno być powiedziane i to właśnie, i o tym właśnie chodzi, że powinno być odniesienie do głównej tezy, tak, że nie warto robić i właściwie no, to co powiedziałeś jest prawdą, tylko dlaczego to przeważa na szale tego, że nie warto.
Okej, okay, to jest jakby twoja propozycja, twój pomysł. Wydaje mi się, że jednak tak, jak masz gorące pytanie, nie musisz chyba, znaczy tak mi się wydaje, intuicyjnie, aż tak precyzyjnie wdawać się w tego typu wyjaśnienia. Gdybyś miał wykład raczej taki naprawdę solidny, gdzie byłbyś przedstawiany jako fachowiec, tak, to takie niuanse na pewno miałyby większe znaczenie, tak? Żeby ktoś cię nie złapał za słówko, żeby ktoś nie wykazał twojego braku konsekwencji, jakiegoś braku logiki, tego typu rzeczy. Kiedy jesteśmy pytani o opinię, a tutaj jest takie właśnie pytanie, myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. Mhm. Okej, okay, ale mieliśmy tam drugi argument. Teraz to sobie cofnę. Większość postanowień jest czyniona na pokaz. Kto zaproponowałby rozwinięcie według tych czterech kroków? Proszę, Rafale. Więc po pierwsze wyrażenie, czyli z tego, co zaobserwowałem, większość poczynionych wśród moich znajomych postanowień jest czyniona, żeby popisać się wśród innych znajomych. Jest to spowodowane tym, że chcą wypaść dobrze w oczach innych i pokazać, że są zaangażowani, mają pomysł na siebie albo że coś realizują. I wystarczy zobaczyć, że większość jest tak, zacznę chodzić na siłownię od kiedy tylko minie Sylwester i pierwszy kac. Zwiększa się związane zdrowe żywienie, zdrowe ćwiczenia i tym podobne rzeczy, więc coś, co ma podbudować też nasz prestiż. Więc w sumie wydaje mi się, że to, co widzę wśród swoich znajomych, raczej chcą się popisać wśród znajomych, co jacy to oni nie są, a nie faktycznie coś, na czym im zależy, bo to dobrze brzmi, a nie jest ważne dla nich. Super. I kiedy rozwinęliśmy drugi argument według takiej struktury, możemy przejść do podsumowania, czyli do powtórzenia swojej tezy, do podsumowania ewentualnie argumentów krótkiego, jak kto woli. Druga propozycja to jest wypełnienie odpowiedzi historią. Historią, która podeprze wasze stanowisko, która pokażę na bazie przykładu właśnie, dlaczego coś warto, dlaczego nie warto, dlaczego takie jest wasze zdanie, dlaczego takie jest akurat wasze nastawienie do sprawy. Załóżmy, że mamy pytanie, czy twoim zdaniem warto oddawać pieniądze, które znalazłeś? Znalazłeś na ulicy jakąś sumę pieniędzy, czy warto ją oddać? No i przykładowo odpowiedź może być taka. To jest o tyle prostsze, że nie musimy dbać o żadną strukturę. Historii z życia wziętych mamy naprawdę całą masę. Mało tego, możemy sobie takie historie na poczekaniu wymyślać. Co tu dużo mówić? Ot, jak ktoś z was aktywnie sprzedaje, to wie, o czym mówi. Sorry, takie życie. Dobrze, potrzebuję znowu ochotnika. Rzucę drugie pytanie i chciałbym, żeby ktoś odpowiedział na nie, korzystając z historii. Wojtku. Okej, możesz z miejsca. W takim razie pytanie będzie bardzo proste. Czy twoim zdaniem warto ćwiczyć wystąpienia publiczne? Kiedy byłem mały, mój wujek opowiadał mi, jak kiedyś chciał się nauczyć wystąpień publicznych, ponieważ było mu to potrzebne w pracy, ale wychodząc zawsze na scenę, kiedy miał ku temu okazję, bardzo się bał. Kiedy wchodził na scenę, ludzie się na niego dziwnie patrzyli, on myślał, że pewnie chcą mu dogryźć, pewnie nie będą się z niego śmiali. Wtedy obudził we mnie strach, ja też nie będę przemawiał. Ale pewnego dnia spotkałem kolegę, który powiedział: hej, chodź do klubu Toastmasters, nauczysz się przemawiać. Pomyślę, sprawdzę, nie będę jak mój wujek. Wszedłem na scenę, zobaczyłem oczy tych wszystkich ludzi. Po moim przemówieniu zaczęli klaskać. Poczułem się, hej, to jest fajne. I myślę, że warto przemawiać. Nie warto być jak mój wujek i skończyć jak on. Dodałam, że wujek nie żyje. Ostatnie zdanie zmiażdżyło wszystkie inne argumenty, więc ot. Czyli dwa sposoby na odpowiadania na gorące pytania, tudzież na inne wyrażanie opinii. Czterostopniowe rozbudowanie argumentu, każdego z argumentów, które macie, plus druga opowiadanie historii. No i teraz, jak można
podpierać swoje stanowisko, jak można budować argumentację. Kilka propozycji, a w zasadzie 10 to już chyba nie jest kilka. Fakty i podawanie dokładnych liczb. Jest na pewno różnica, przynajmniej według mnie, a ocenicie sami, czy według was też, kiedy mówimy, na przykład, ceny żywności mocno wzrosły. Co to znaczy mocno? Czy to brzmi przekonująco dla was? Że pierwszy raz kupił prawdziwego tuczyka. Możliwe. Mhm. Tu widzę nie. O tak, będzie tak, a tak to będzie nie. Tak czy nie? Nie. Nie. Okej. Okay. A kiedy powiemy na przykład, że ceny żywności wzrosły o 20%, to brzmi już inaczej? Tak. Zdecydowanie. Bardziej konkretnie, bardziej przekonująco. Wiemy tak naprawdę, co on ma na myśli, mówiąc, że mocno wzrosły. Kiedy na przykład opowiadam, że pokłóciłem się z sąsiadem i nie odzywamy się do siebie już długo, no ta sytuacja już trwa długo, że się do siebie nie odzywamy. Co to znaczy długo? Każdy może mieć inne długo. Dokładnie tak. O, zdecydowanie. To było poniżej pasa. No tak, to było poniżej pasa. Dokładnie. Kiedy powiemy, że taka sytuacja trwa już 3 lata, to już jest to jakieś odniesienie, bo dla niektórych to tydzień to jest długo. Dla niektórych 3 lata to jest norma, bo jakieś konflikty mają z sąsiadami od 3 pokoleń, tak? Więc podajmy dokładnie, co tak naprawdę znaczy nasz przekaz. To jest jeszcze ważny punkt odniesienia, bo do wspomnianej żywności, jeżeli sam nie robię zakupów i nie wiem, jakie są ceny, to nawet 20% więcej od zera, to dla mnie dalej to jest zero. Ale za zero nie płacę. Dokładnie. Ciężko, żeby coś wzrosło rzeczywiście z zera o 20%. Natomiast oczywiście punkt odniesienia, jeżeli jest on istotny, jak najbardziej. Dzięki za tą uwagę. Dobrze. Kolejna rzecz. Zastosowanie metafor i analogii. Jakie są korzyści, jakie są zastosowania właśnie metafor i analogii? Kto wie, kto wymieni? Zobrazowanie tych liczb, bo nawet te 20% to jest 20% dla mnie. Mhm. Ale jak ktoś mi pokaże, co kiedyś wzrosło 20%, co było jakimś spektakularnym wydarzeniem, to już mam obraz tego. Tak. Jedno z zastosowań. Jakie jeszcze inne? Fachowe terminy można przybliżyć dzięki temu, bo jest to bardziej zrozumiałe niż jakieś skomplikowane i techniczne fakty. Tak jest. Jakie jeszcze? Tak obrazowo bardziej pokazać, podziałać na wyobraźnię. Na przykład też zamiast powiedzieć 20% osób na sali, to można powiedzieć co piąta osoba spośród was na przykład. I to już jest bardziej takie. Tak jest. Tak jest. Ale stosowanie analogii też może niekorzystnie podziałać. Kiedy na przykład? Możemy zniszczyć swoją wiarygodność. Jeżeli na przykład zgeneralizujemy jakąś historię, i chcemy przekonać swoich słuchaczy, że zawsze tak jest. Wybierzemy jakiś jednostkowy przypadek, na przykład, że każdy wujek, który się nie nauczył przemawiać, skończy na mnie. Tak, słusznie. O uogólnianiu i właśnie i taki błąd, przykład to nie dowód, będzie za chwilę. Tak, bardzo słusznie. Metafory i analogie wpływają na pewno na wyobraźnię. Jest to narzędzie oddziaływania na emocje. Coś wyrazić metaforą czy analogią, aniżeli mówiąc wprost. I czym innym jest na przykład mówienie, że wyszedłem na scenę, wystąpiłem i dostałem motywujący feedback od oceniającego, wpłynęło to pozytywnie na moją motywację, byłem po prostu zadowolony, uskrzydlony i zrealizowałem kolejne potem przemówienie. A czym innym jest powiedzenie, że oceniający udzielił mi takiego feedbacku, że dał mi taki zastrzyk motywacji. I teraz na przykład analogia, albo tudzież metafora. Czy metafora i analogia to nie to samo, ale znowu na użytek wystąpień możemy tak naprawdę sobie ubrać to w jedną grupę narzędzi. Pytanie kiedyś otrzymałem takie. Czy jak oceniasz tak zwane efekciarstwo w wystąpieniach publicznych, czyli przerost formy nad treścią? Nie ma właśnie celu, nie ma jakiejś głównej myśli, nie ma korzyści dla publiczności, ale jest dużo robienia wow, robienia szopki, robienia teatru. Jak to oceniasz? No i nasunęła mi się właśnie taka analogia. To jest trochę jak z choinką. Czyli bombki, światełka, łańcuchy, one są fajne, one są nawet potrzebne. One robią wrażenie i dodają niewątpliwie uroku tej choince. Ale one kompletnie nie mają sensu, jeżeli najpierw nie masz drzewka. Bez drzewka żadne bombki, łańcuchy, światełka nie mają kompletnie najmniejszego sensu. Kontrast. Załóżmy, że mamy stanowisko, powiedzmy w jakiejś sprawie można mieć stanowisko A albo stanowisko B. Kiedy zajmujemy stanowisko A,
to tłumacząc, dlaczego zajmujemy stanowisko A, tak naprawdę tłumaczymy stanowisko B. Przykładowo, czy twoim zdaniem warto, żeby dzieci uczyły się języków obcych od najmłodszych lat, powiedzmy, nie wiem, od 6-7 roku życia? I załóżmy, że moje stanowisko jest tak. Moim zdaniem jest to korzystne. I tłumacząc dlaczego, używam kontrastu, czyli opowiadam tak naprawdę, jakie mogą być skutki, jakie mogą być negatywne strony tego, że jednak dzieci nie będą się uczyły od najmłodszych lat. Mogę posłużyć się przy okazji historią, że ja zacząłem się uczyć w szkole od 5 klasy podstawówki, zmarnowałem w ten sposób najlepsze lata na naukę, na bezstresową naukę języka obcego. Hiperbola. Przedstawiamy swoje stanowisko dobitnie i mocno. Tutaj się używa przesady, przerysowania, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i o emocje. Pytanie na przykład pada takie. Czy twoim zdaniem można dawać prawo jazdy już 15-latkom? Żeby zobrazować swoje stanowisko, żeby wyjaśnić i przekonać do tego, że jednak nie warto, używam przesady i przerysowania. Na przykład roztaczając wizję, że przydrożne krzyże będą stały nieco 20-50 km, tylko będzie stał jeden na drugim, że drogi będą poligonem doświadczalnym. Rysuje, jaki to armagedon będzie się działo na drogach, jeżeli damy prawo jazdy 15-latkom. Czyli używam przesad. Pytania retoryczne. Słuchajcie, czy chcielibyście, żeby Toastmasters cechowała byle jakość? Czy chcielibyście, żeby Toastmasters była kojarzona z kółkiem wzajemnej adoracji? Czy w takim razie chcielibyście, żeby Toastmasters kreowało prawdziwych mówców? Czy chcielibyście, żeby Toastmasters kreowało prawdziwych liderów? W takim razie musimy postawić na jakość. Tak. Jak to zrobić? Tak. Dobra. Kolejna rzecz. Konsekwencje, skutki i następstwa. To jest akurat bardzo proste, czyli tłumacząc swoje stanowisko, posługujemy się opisem tego, co to stanowisko, które obieramy, może dać w przyszłości. Przykładowe pytanie, czy twoim zdaniem powinno się wprowadzić na przykład licencję na posiadanie psa? No bo powiedzmy pytanie wzięło się stąd, że bardzo dużo zwierzaków jest zaniedbanych, ludzie nie wiedzą, jak je wychowywać, nie wiedzą, jak je tresować i to rodzi określone problemy. No i proszę? Nie, licencja jest potrzebna. I żeby uzasadnić swoje stanowisko, właśnie przedstawiam następstwa, co może wprowadzić właśnie taka licencja. Ja na przykład, podpierając stanowisko, że nie, a to akurat nie jest moje prywatne zdanie, tylko przykład, że nie, dlatego że gdyby wprowadzić teraz licencję, bardzo możliwe, że okazałoby się, że niektórzy nie dostaną tej licencji, co spowoduje przepełnienie schronisk, które i tak są przepełnione, czyli tak naprawdę przepełnienie lasów i innych miejsc, gdzie zwierzęta zdecydowanie nie powinny się znaleźć. Znaczy nie te zwierzęta, bo zwierzęta w lesie generalnie to nie jest taki głupi pomysł. Okej. Powtórzenia. Ot, bardzo prosty zabieg. Powtarzamy na początku, przez kilka zdań z rzędu powtarzamy na początku, czy to jedno zdanie, czy jakąś frazę. Na przykład, dobry mówca to ktoś, kto potrafi dobrze się przygotować i odczytać potrzeby publiczności. Dobry mówca to ktoś, kto potrafi na bieżąco reagować na to, co się dzieje na sali. Dobry mówca to ktoś, kto potrafi wpłynąć na publiczność. I tak dalej, i tak dalej. Dodaje na pewno takiej doniosłości, wzmacnia przekaz. Łańcuch. Łańcuch to jest coś jak opisywanie skutków następstw, tylko tym razem tworzymy całkiem spory taki właśnie ciąg tego, co się może stać. Przykładowo, ktoś mnie pyta o to, czy obranie celu jest, w przemówieniach oczywiście, jest korzystne. No więc rysuję ogniwo po ogniwie, jakie ma następstwa właśnie to, że sobie obieram cel. I na przykład, tak, obranie celu powoduje, że moje przemówienie jest uporządkowane. To, że moje przemówienie jest uporządkowane, powoduje, że lepiej trafiam do publiczności. To, że lepiej trafiam do publiczności, powoduje, że publiczność mnie lubi i jestem ceniony. To, że mnie lubi i jestem ceniony, powoduje, że zyskuję jakieś tam uznanie. I tak dalej, i tak dalej. Więc krok po kroku rysuję następstwa. I teraz znowu
praca dla ochotników, dla was wszystkich. Przykład. Kto dałby mi jakiś przykład na zastosowanie danych, konkretnych danych albo konkretnych liczb? Proszę bardzo. Osoby, które mają doświadczenie w Toastmasters, lepiej wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych. Mhm. Okej. Okay. 10%, nie wiem, można by to właśnie było dodać, żeby... Nie wiem w tym momencie, jaki to jest procent, ale podejrzewam, że 100% może. Załóżmy, że da się to sprawdzić, zweryfikować, tak? Więc moglibyśmy rzeczywiście się posłużyć takim przykładem. Jeżeli by się nie dało zweryfikować, no to byłoby ryzyko pewne, prawda? Że ktoś mógłby jednak wykazać, że to jest zbyt duże uogólnienie, zbyt duża interpretacja, albo po prostu twoja opinia, a tak naprawdę nie fakt. Mhm. Więc jeżeli możesz się podeprzeć liczbami, to okej. Okay. Jeżeli nie, to jest zawsze ryzyko. Dobra, jakiś może inny przykład. Na przykład, że 70% naszego przekazu to mowa ciała. I to jest kłamstwo. Dodajemy. Znaczy na dyskubach. Zwróć uwagę na to, żeby spróbować się na jakieś wiarygodne żywo. Przykładowo, żeby tu badań prowadzonych przez Centralny Instytut Promowania Statystyki wyszło, że albo że spasuje. Tak. Czyli znowu założenie projektu numer 7 naszego z podręcznika CC. Świetnie, tak? Zupełnie inaczej niż Toastmasters jest organizacją o szerokim zasięgu działania, tak? Okej, okay, super. Jakaś fajna metafora albo fajna analogia. Kto mi poda przykład? Super. Jakaś inna metafora albo analogia? Panie Szalona, ogórek pod podobnymi swoimi wolnościowymi hasłami próbuje nas przekonać, tak samo jak wcześniej czynił już Donald Tusk w roku 2007. Mhm. I to byłaby analogia, tak? Czyli okej. Wczoraj słyszałem taką fajną analogię. Produkcja mięsa jest jak produkcja jednocentówek. Ta produkcja jest bardziej, potrzebuje więcej osobów niż jest warta. Proszę, proszę. Tak jest. Okej, okay. Dzięki. Kontrast. Czyli uzasadniając stanowisko A, opowiadam tak naprawdę o stanowisku B. Pani Ogórek reprezentuje zupełnie inną opcję polityczną niż pan Tusk, dlatego jest dużo większa szansa na to, że ona zrealizuje swoje obietnice. Ja przede wszystkim mam prośbę, żeby się nie wdawać tutaj za bardzo w politykę. Zacznijmy od tego. Natomiast jeszcze przykład zastosowania kontrastu. Kto mi poda? Lepiej mieć pieniądze niż nie mieć, bo jak się nie ma, to... Super, tak? Czyli lepiej mieć? Zakładamy, że nasze stanowisko tak, lepiej mieć. Opisujemy tak naprawdę, jakie skutki ma to, że pieniędzy nie mamy. Super. Nie jest nigdy tak dobrze, jak jest źle bez nich. Ma to sens. Dobra. Przesada, hiperbola. Kto mi wymyśli jakiś przykład? Na przykład zalegalizowanie broni w Polsce sprawiłoby, że Polska stała by się jednym wielkim polem bitwy, gdzie ludzie by się codziennie zabijali i w zasadzie nasz kraj wyglądałby jak Afganistan. Tak. Okej, okay, jasne. Jakiś inny przykład? Dobrze, to zakładając, że globalizując, nie chodzi się na spotkania Toastmasters, tak był zawodowym koszykarzem, jedną ręką, a chciał się sprawdzić komunista publiczne, to jakby koszykarzem jedną ręką rzucała do góry z kiosek piłkę. Zresztą chyba nie do końca chyba była. Oczywiście. Teraz?
Tak, to jest bardziej metafora, dokładnie. Mhm. Bo na przykład gdyby alkohol był o 70% tańszy niż obecnie, wszyscy byliby alkoholikami. Mhm. Tak jest. Okej, okay. Dzięki. Pytania retoryczne. Znowu szukam przykładu i ochotnika. Czy taki przykład jest potrzebny? Świetnie. Jak żyć? Nie wiem, czy to jest pytanie retoryczne, dlatego że tutaj się odpowiedź sama nie nasuwa. Ile jeszcze ludzi musi wyjechać z kraju, żeby rząd zrozumiał, co się dzieje? Chcesz być piękny i młody? Prawda? Okej, okay, super. Skutki, następstwa, konsekwencje. Jak można przedstawić? Co za tym idzie, będziesz musiał ukraść ziarno, zasadzić, czekać aż wyrośnie, wyłoć, upić i dopiero zjesz. Tutaj nawet już był łańcuch wręcz. Storytelling. Historia takiego ojca, który nigdy nie przestrzegał swojego syna, żeby nie wsadzał palców do kontaktu, tylko no wsadź nie widzę, ale zobaczysz. Drastyczne. aczkolwiek być może polityka jest bardziej drastyczna. Dobrze, powtórzenie, anafora tak zwana. Jaki mamy czas? Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddał. Super, bardzo dobrze. Zmienić nasz kraj, potrzebujemy zmienić edukację dla młodych osób. Aby zmienić nasz kraj, potrzebujemy do tego zmienić świadomość ludzi, którzy te młode osoby kształcą. I żeby zmienić nasz kraj, potrzebujemy przede wszystkim uwierzyć w to, że możemy to mieć. Okej, okay, dzięki. Dobra, i łańcuch był przedstawiony, więc jadę dalej do błędów argumentowania. Uwaga, po pierwsze, przykład to nie dowód. Czyli jeżeli pytamy kogoś, czy twoim zdaniem Warszawa oferuje bogatą ofertę rozrywkową, możemy powiedzieć, no nie wiem, ostatnio moi znajomi przyjechali do Warszawy i powiedzieli, że jest nudno po prostu jak na wsi. Tak? To jest przykład, ale niestety nie jest, znaczy na szczęście, nie jest dowodem. Tak? Ważne, żeby się wystrzegać tego typu argumentacji, gdyż w klubie jeszcze zostanie to gdzieś tam pewnie wyciągnięte i nikt nie będzie pamiętał. A jak będziecie przemawiali przed publicznością już niekoniecznie tak bardzo sprzyjającą, to może się tak naprawdę niezła burza rozpętać. Ogólnie wiadomo. Powiedzmy, że jest pytanie, jak usprawnić, znaczy jak zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. No więc ogólnie wiadomo, że kobiety są słabszymi kierowcami, więc tak naprawdę może trzeba większe rygory, jeżeli chodzi o przyznawanie prawa jazdy, wprowadzić dla kobiet. Proszę nie wypowiedzieć. A to chyba nie pani. Proszę? Bulwes. I dlatego podaję to jako błąd argumentacji. Hello, to nie tak, że to jest moje zdanie. Uogólnienia. Uogólnieniem na przykład jest przeciwieństwo podawania dokładnych faktów i liczb. Kiedy mówię, że sytuacja gospodarcza... Proszę? To jest bardzo duże uogólnienie i bardzo niesprawiedliwe, także. Czyli jeżeli mówię, że ceny żywności wzrastają, a tak naprawdę może się okazać, że to tylko, nie wiem, ceny, nie wiem, luksusowych aut wzrastają, a reszta cen jest na stabilnym poziomie. Czyli bez uogólnień stosowanie właśnie faktów i konkretnych danych nam zapobiegnie. I jak mówimy, argumentujemy, musimy uwzględnić punkt widzenia słuchaczy, a nie swój. Tutaj klasycznym, dobrym przykładem jest polityk. Przeciętny taki stereotypowy polityk żyje sobie na, zwłaszcza ci, którzy przemawiają do nas z telewizorów, ze stacji radiowych, to są osoby, które są statystycznie zapewne, żebym ja się teraz w pułapkę nie wdał, ale często to są osoby naprawdę majętne, lepiej sytuowane niż statystyczny Polak. I kiedy oni by mówili, że Polakom się żyje dobrze, bo ja mam na wakacje, ja mam limuzynę, ja mam nieruchomości i tak dalej, no to wiadomo, że do swoich odbiorców by nie trafił. Więc on musi mówić głosem i punktem widzenia swoich odbiorców. Żyje nam się źle, rząd to, opozycja to tamto. Tak? Trzeba brać pod uwagę punkt widzenia słuchaczy. Krótkie podsumowanie. Co w ramach celu i tezy? Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze cel publiczności, cel dla publiczności. A to, jaki obieramy cel, tudzież tezę, wpływa na kształt przemówienia.
W wyrażaniu opinii mamy cztery kroki rozwijania argumentu i mamy krótkie opowiadanie historii jako podparcie naszego stanowiska. I w retoryce mamy zarówno sposoby na to, jak te argumenty ubierać, i również jakich błędów mamy unikać. I to wszystko znajdzie się w tych materiałach, które mogę do Was przesłać, jeżeli tylko ktoś ma taką ochotę, możecie sobie zapisać. W przeciągu kilku dni wyślę. To jeszcze nie koniec. I uwaga, na koniec mam niespodziankę. Argument, który miażdży wszystkie inne argumenty. Jeżeli Wam kiedyś, chyba Ty, jeżeli Wam kiedyś braknie języka w gębie, jeżeli nie będziecie wiedzieli, co odpowiedzieć, jeżeli Wam braknie pomysłu na argument, zawsze możecie podeprzeć się tym oto argumentem, który zaraz się tu wyświetli. Nie musicie dziękować. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Pani Pastrysza, do wydania bardzo dziękuję. Myślę, że odczapnięcie tam, gdzie była to z mojego, bo myślę, że wszyscy będą sobie chcieli zapisać.